Witajcie, jako kierownik pracowni regionalistycznej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy z siedzibą w Koronowie postawiłem sobie do realizacji w momencie, kiedy zgodziłem się być tym kierownikiem, kilka trudnych zadań. Jednym z tych zadań jest przedłużenie szlaku piastowskiego od Żnina do Koronowa, tak dokładnie do Bydgoszczy. Dlaczego? No wszyscy wiemy doskonale, że szlak piastowski ciągnie się od Poznania, Gniezna, Ogiecz, ta boczna nić Strzelno, Kruszwica, Inowrocław, gdzie się znajdujemy. Ale moim celem jest przedłużenie szlaku od Żnina przez Szubin, przez Zamek, Nakło do Wyszedy, gdzie został przeniesiony zakon cysterców przez Mikołaja Zbrożka w roku 1250 do Koronowa, gdzie wybudowano do 1350 roku wspaniały kościół i gdzie później został pochowany wnuk Kazimierza Wielkiego, Kaśko Słupski, aż ten szlak przedłużony do Bydgoszcza, dokładnie do pomnika króla Kazimierza Wielkiego. A przypominam, że Bydgoszcz swoje prawa miejskie od książąt kujawskich dostała właśnie na Kujawach w Brześciu Kujawskim. To jest mój cel. Przedłużyć szlak piastowski od Żnina poprzez Szubin, Nakło, Koronowo do Bydgoszczy. Niech ten szlak piastowski połączy te dwa województwa, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje.